Zaprezentuję teraz oprogramowanie oraz instrukcję obsługi do oscyloskopu piórowego PSO2020 produkcji Hantec. Mam podłączone wejście oscyloskopu do generatora przebiegu. Uruchamiam oprogramowanie. Program mi się już uruchomił. I jak widać, nie ma synchronizacji. Na początek, że tak powiem, jak szybko, że tak powiem, uzyskać przebieg, który chcemy zaobserwować. Tutaj mamy taką funkcję Auto Setup i po jej naciśnięciu program sam automatycznie dopasowuje czułość napięciową, podstawę czasu i poziom wyzwania. Naciskam ten przycisk i jak widać, mam już teraz sinusoidę. Tutaj mam podane napięcie, czyli to jest 6,5 V i częstotliwość 1 kHz. Teraz opowiem, że powiem, o funkcjach oprogramowania. Tutaj na górze mamy zakładkę i tutaj mamy takie polecenia jak Save Data, czyli zapisujemy ten przebieg. Zapiszmy więc sobie ten przebieg na pulpicie. W jakich formatach możemy zapisywać? W formacie tekstowym, excelowskim, wordowskim, CSV, RFC, BMP, JPG. Tutaj są obrazy, tutaj są dane. Tutaj jest zapiszmy, że powiem, w formacie RFC i jak nazwijmy sinusoida 1 kHz. Zapisałem ten plik, pojawił mi się on na pulpicie. Mogę tak samo zapisać sobie ustawienia, czyli takie ustawienia jak wartość podstawy czasu, czułość napięciową, do tego nie będę zapisywał. Tutaj dane mogę wczytać do komputera i tak samo ustawienia, tutaj polecenia związane z drukowaniem, exit, wyjście z programu. Zakładka View, czyli mogę tutaj włączać lub wyłączać poszczególne okienka pod programem. Tutaj mamy, wyłączę na początek wszystkie okienka i będę po kolei włączał toolbar, czyli tutaj skróty do najczęściej używanych poleceń. Tutaj pasek zadań się włączył na dole. Tutaj kontrola oscyloskopu. Tutaj okno z pomiarami i okno wyjściowe. Tutaj przy okazji, jak nam się pojawiły to okienko z pomiarami, możemy dokonywać pomiarów w poziomie i w pionie i tutaj mamy na bieżąco są śledzone wyniki pomiarowe. To okienko można przesuwać i wtedy widoczne są wszystkie pomiary. Takie parametry jak napięcia, czyli, że tak powiem, tutaj mamy vertical, czyli to są wszystkie parametry pionowe, takie jak napięcie, prawda? Tutaj horizontal, czyli oś pozioma. To są parametry czasowe, takie jak czas trwania okresu, częstotliwość, czasy narostu. Wszystkie te parametry możemy włączać, tak powiem, wszystkie naraz, czyli tutaj o, klikamy w tym momencie fajeczką, lub możemy selektywnie interesujące nas parametry włączać, takie jak na przykład napięcie międzyszczytowe, częstotliwość. Dobrze, wyłączmy teraz to okienka, żeby nam. No. Tutaj mam zakładkę horizontal, czyli tutaj dotyczy to parametrów w osi poziomej, horizontal, czyli podstawa czasu, tutaj możemy regulować sobie podstawę czasu i tutaj wybierać, w jakim formacie mają być widoczne dane. Mamy tylko do wyboru YT, czyli tak powiem w osi Y mamy wartość napięcia, w osi czasowej to jest czas, to jest oś pozioma. Zakładka vertical, czyli, że tak powiem, oś pionowa. Tutaj możemy wyłączyć przebieg. Włączam ponownie. Tutaj mam zakładkę do regulacji czułości napięciowej. I tutaj opcja invert, czyli, że tak powiem, przebieg jest odbity o 180 stopni odwrócony. Tutaj mieliśmy te parametry. I tutaj mamy po prawej stronie programu widoczne, że tak powiem, gałki takie, jak w standardowym oscyloskopie. I tutaj niebieska gałka to jest regulacja podstawy czasu. A tutaj mamy regulację czułości napięciowej. Jeszcze raz damy auto.
I tutaj możemy, tak powiem, sobie podstawę czasu regulować. A tutaj czułość napięciową. Tutaj mamy sprzężenie, że tak powiem, DC, AC i GND, że tak powiem, czyli możemy odciąć składową stałą. Tutaj ten invert, co przed chwilą reprezentowałem. Tutaj, że tak powiem, mamy zakładkę trigger, czyli wyzwalanie. I tutaj tryb normal, pojedyncze, źródło wyzwalania i trzeba być wyzwalanie zbocze narastającym, opadającym. Tutaj mamy tak samo skrót do tych poleceń. Zakładka display, czyli typ, jaki ma być wykres, że tak powiem, czy wektorowy, czy z punktów. Wróćmy do wektorów. Tutaj trzeba być wyświetlana siatka. Wyłączyłem siatkę, włączam siatkę, czyli widoczne są podziałka. Tutaj intensywność, mogę regulować sobie intensywność przebiegu, intensywność widoczności siatki. Zamykam. Teraz mam zakładkę kursor, czyli pomiary kursorami. Tutaj wybieram z jakiego źródła ma być mierzony przebieg. To jest oscyloskop jednokanałowy, a więc tylko do wyboru jest kanał pierwszy i typ, że tak powiem. Tutaj wyłączanie pomiarów kursorami, cross. Mogę mierzyć zarówno w osi poziomej, jak i w pionowej. I tutaj mamy podane, że tak powiem, tutaj jest punkt początkowy kursor, końcowy kursor. I tu mamy podane parametry, że tak powiem, częstotliwość i różnicę napięć. Tutaj teraz pomiary kursorami vertical, czyli w zakresie, że tak powiem, poziomym. To są w osi pozioma, czyli, że tak powiem, parametry czasowe, takie jak czas trwania okresu, częstotliwość. Pomiary kursorami horizontal, czyli w osi pionowej. Pomiary napięciowe, czyli możemy sobie zmierzyć, jaka jest na przykład różnica napięć między tym punktem a tym. Tutaj known. Klikam, czyli wyłączam pomiary kursorami. Zakładka utility, kalibracja. Powrót do ustawień standardowych. Wróciłem do ustawień standardowych. Jak widać się rozregulowało, naciskam do tego auto setup. Tutaj interpolacja. Interpolacja, za chwilę wrócę do zagadnienia interpolacji. Ona jest aktywna przy szybszych przebiegach, czyli o przebiegach o większej wartości częstotliwości. Tutaj możemy sobie wybrać rodzaj języka do wyboru: angielski, chiński tradycyjny i uproszczony. Zakładka help, about. I tutaj jest, mamy omówione to całe menu. Tutaj mamy, że tak powiem, pasek ikon. Są to skróty do najczęściej wykorzystywanych poleceń, czyli load data, save data, drukowanie. Tutaj, że tak powiem, analiza FFT możemy włączyć. Już jest nam widoczne na tym fioletowym kolorze. Możemy wybrać źródło analizy, rodzaj okna, skala, tutaj wartość i ile tych okien, powiększenie 10-krotne, tutaj jednokrotne. Wyłączmy to. Tutaj przebieg referencyjny, czyli odczytamy sobie ten przebieg z 1 kHz, który wcześniej zapisałem. Już ten przebieg jest widoczny. Na żółto mam przebieg, który jest aktualnie podłączony oscyloskop. Na niebiesko przebieg referencyjny. Zmienię teraz rodzaj przebiegu na prostokątny. Jak widać, na żółto jest rysowany przebieg, który jest aktualnie podłączony do oscyloskopu. Na niebiesko referencyjny. Jest to przydatna funkcja, gdy serwisujemy jakieś dane urządzenie i załóżmy z poprawnie działającego kanału sczytujemy sobie wykres, zapisujemy na dysku, mamy już w pamięci zapisany ten przebieg, podłączamy się do urządzenia, które serwisujemy, czy do kanału, który jest niesprawny i tak wymieniamy elementy, regulujemy, aby otrzymać przebieg zgodny z przebiegiem referencyjnym. A więc w tej chwili wyłączę już ten przebieg referencyjny. Wyłączam i mam tylko widoczny przebieg aktualny. Tutaj skrót, że tak powiem, do sama, jak, w jaki sposób ma być wykreślony przebieg.
regulacja intensywności, pomiary kursorami, to co wcześniej prezentowałem. Wyłączenie pomiarów kursorowych, tutaj interpolacja krokowa, liniowa, sinusoidalna, powrót do ustawień automatycznych, auto setup, czyli automatyczne ustawienie wszelkich parametrów, tutaj zatrzymanie przebiegu, ponowne uruchomienie, skrót do pomocy. Jak już wcześniej prezentowałem, parametry takie jak czułość napięciowa mogę, że tak powiem, zmieniać za pomocą przycisków na oscyloskopie. Puszczam teraz myszkę i zmieniam oscyloskopem czułość napięciową. Reguluję położenie wykresu. Zmieniam wartość podstawy czasu. Przesuwam wykres. Mogę teraz na przykład rozregulować specjalnie i za pomocą oscyloskopu wywołać funkcję auto setup. Wywołałem, działa. Podłączam teraz do oscyloskopu przebieg o częstotliwości 1 MHz. Klikam auto setup i w tej chwili widać, że mam dostępne, tak powiem, interpolację. Krokowa jest włączona w tej chwili. Interpolacja liniowa i interpolacja sinusoidalna.